mrok, tajemnicze historie, które zdarzyły się naprawdę. Dzisiaj opowiem wam dwie historie. Historie dwóch zbrodni, które łączy nie tylko miejsce akcji, Czechosłowacja, ale również makabryczny sposób pozbycia się zwłok. Sprawca pierwszej zbrodni jest dziś znany. Niestety drugi morderca nigdy nie został złapany, a zbrodnia, którą popełnił, uważana jest za najsłynniejsze, niewyjaśnione morderstwo w historii czeskiej kryminologii. Przenieśmy się zatem do Czech, a właściwie Czechosłowacji, do małej miejscowości Klecanki. Miejscowość ta leży około 10 km na północ od Pragi, nad rzeką Wełtawą. Możecie ją zobaczyć na mapie podcastu, do której link podałam w opisie odcinka. To właśnie tutaj wiosną 1951 roku pracownicy śluzy na Wełtawie wyłowili z wody kartonowe pudło z makabryczną zawartością. W pudle znajdowało się ciało młodej kobiety, pozbawione głowy oraz nóg i owinięte w czerwoną tkaninę. Kobieta miała na sobie tylko bieliznę. O znalezisku natychmiast poinformowano praską policję. Śledczy czuli na sobie olbrzymią presję. W Czechosłowacji wciąż jeszcze pamiętano głośną i nierozwiązaną do tej pory sprawę Otyle Wranskiej z lat 30. Ciało 22-letniej Wranskiej sprawca zbezczyścił w identyczny sposób. Według patologa zwłoki wyłowione z Wełtawy były zamknięte w pudle przez tydzień. Tors nosił ślady 5 ran kłutych na lewej piersi. Jak się potem okazało, nie były to jedyne obrażenia zadane ofierze. Policja niezwłocznie rozpoczęła pracę nad ustaleniem tożsamości zamordowanej kobiety. Nie było to łatwe zadanie, ponieważ brakowało głowy. Podczas sekcji zwłok znaleziono jednak pewną ważną wskazówkę, która bardzo pomogła w identyfikacji kobiety. Otóż na plecach patolog odkrył bliznę po torakoplastyce, zabiegu polegającym na częściowym wycięciu żeber, który dawniej stosowano w leczeniu gruźlicy. Śledczy dotarli do nazwisk 1600 kobiet, które w ostatnich latach przeszły na terenie Czechosłowacji taką operację. Sprawę podano do publicznej wiadomości. Policja tym razem miała dużo szczęścia. Nie minęły jeszcze 24 godziny od wyłowienia torsu, gdy zamordowaną zidentyfikował jej mąż. Rozpoznał on kobietę po bieliźnie, którą miała ona na sobie. Jego żona, 25-letnia księgowa Herta Czerninowa, zaginęła przed tygodniem, kiedy to udała się do banku po wypłatę dla pracowników państwowej spółki Obnowa, w której kobieta była zatrudniona. Łącznie było to 67 tysięcy koron czeskich w gotówce. Herta nie pojawiła się już tego dnia z powrotem w pracy i od tamtej pory słuch o niej zaginął. Księgową posądzano o defraudację,
Zakładano, że wyjechała z kradzioną gotówką do swojej matki, do Niemiec, aby tam rozpocząć lepsze życie. Po sprawdzeniu jego alibi, mąż Herty, inżynier Radko Czernin, został szybko wykluczony przez śledczych z listy podejrzanych. Policja rozpoczęła przesłuchania koleżanek i kolegów Herty z pracy. Ważnym kluczem do odkrycia sprawcy okazała się charakterystyczna czarno-biała sierść psa, znaleziona na czerwonym materiale, w który owinięto ciało. Podczas przesłuchań śledczy dowiedzieli się, że jeden z pracowników firmy Obnowa, księgowy Mirosław Schmidt, w dniu zaginięcia Herty opuścił na jakiś czas miejsce pracy, a kiedy po paru godzinach wrócił, miał na sobie inny garnitur. Była to ważna informacja. Schmidt jednak kategorycznie zaprzeczył, jakoby miał mieć cokolwiek wspólnego z zaginięciem i śmiercią jego koleżanki z pracy. Mimo iż nie miał dobrego alibi, na jego korzyść przemawiał fakt, że nie posiadał psa ani samochodu niezbędnego do przetransportowania zwłok nad rzekę. Nieznany był także motyw zbrodni. Śledczy nie skreślili Schmidta z listy podejrzanych. Wprost przeciwnie, zaczęli wypytywać o niego współpracowników księgowego w poszukiwaniu nowych informacji, które mogły pomóc pchnąć śledztwo do przodu. W ten sposób policja dowiedziała się, że Schmidt utrzymywał kochankę, o której nie wiedziała jego rodzina, żona i dwójka dzieci. Na jednej z ulic w pobliżu siedziby firmy znaleziono również samochód, który Schmidt pożyczył niedawno od przyjaciela w niewiadomym celu. Policja skonfiskowała samochód i aresztowała księgowego, pomimo jego protestów i zapewnień, że z morderstwem Herty nie ma nic wspólnego. Śledczy postanowili odnaleźć kochankę Schmidta i wkrótce trafili do jej mieszkania w praskiej dzielnicy Werszowice. Już na progu powitał ich czarno-biały pies o takiej samej sierści, jaką znaleziono przy zwłokach Herty. Okazało się, że kochanka księgowego mieszka wraz z matką. Obie kobiety śmiertelnie pobladły na wieść, że ich mieszkanie zostanie poddane gruntownej rewizji. Chyba nie będzie to dla Was dużym zaskoczeniem, jeśli powiem, że podczas rewizji znaleziono niedomyte ślady krwi, czerwoną zasłonę pasującą do tej, którą owinięto bezgłowy tors Herty, a także radio, którego kartonowe opakowanie posłużyło do ukrycia zwłok wyłowionych z Wełtawy. Kochanka Schmidta oraz jej matka wyznały, że pomogły w zatarciu śladów po morderstwie, którego miał dokonać w ich mieszkaniu księgowy. Po przedstawieniu mu obciążających go dowodów, Schmidt przyznał się do zamordowania Herty Czerninowej. Wyznał, że uderzył ją 17 razy w głowę ciężarkami. Następnie przeniósł bezwładną kobietę do wanny i tam zadał jej 5 ciosów w pierś długimi, ostrymi nożycami biurowymi. Zwłoki zamordowanej porąbał na kawałki w łazience. Tors z rękami umieścił w pudełku po radio. Głowę i nogi zamknął w podróżnej walizce. Tę walizkę wyłowiono z Wełtawy 2 dni po tym, jak księgowy przyznał się do winy. Było to kolejne makabryczne znalezisko, tym razem dokonane przez policyjnych nurków. Na bladych nogach spoczywała odrąbana głowa młodej kobiety.
Schmidt wyznał, że walizkę i pudło ze zwłokami Herty wywiózł poza Pragę jeszcze tej samej nocy samochodem pożyczonym od nieświadomego niczego przyjaciela. Towarzyszyły mu kochanka wraz z matką i psem. W miejscowości Roztoki, kilka kilometrów na północ od Pragi, księgowy wrzucił ciało Herty do rzeki. Pewnie interesuje was motyw tego brutalnego morderstwa. Mimo że 25-letnia Herta była bardzo atrakcyjną kobietą, nie była to zbrodnia z miłości ani na tle seksualnym. Schmidt miał już kochankę, a z nią wiązały się jego problemy, które ostatecznie pchnęły go do zbrodni. Otóż utrzymywanie kochanki w pakiecie z jej matką sporo go kosztowało, a cała trójka lubiła się dobrze zabawić. Często bywali na przykład w praskich barach. Jeszcze przed zabójstwem Herty Cierninowej, księgowy w ciągu 2 lat pracy w firmie Obnowa zdefraudował łącznie ponad 3 miliony koron. Gdy tego feralnego dnia Herta wyszła do banku, aby podjąć tam wypłatę dla pracowników firmy w gotówce, Schmidt czekał na nią pod bankiem, a następnie zwabił ją do mieszkania kochanki pod przygotowanym wcześniej pretekstem. Otóż Herta miała do sprzedania nową maszynę do pisania. Był to niezły kawałek sprzętu w tamtych realiach i czasach. Poinformowała o tym swoich kolegów z pracy, licząc na to, że znajdzie się wśród nich zainteresowany kupiec. Schmidt udał, że właśnie w tej sprawie chce porozmawiać z Hertą. Po jej wyjściu z banku zaproponował kobiecie podwiezienie do firmy swoim samochodem. Po drodze mieli tylko wstąpić do jego mieszkania, gdzie chciał z nią krótko pomówić w sprawie zakupu maszyny do pisania. Herta nie miała powodu, by mu nie ufać. Z pewnością nie podejrzewała swojego kolegi z pracy o złe zamiary. Nie mogła wiedzieć, że już za kilka godzin jej rozczłonkowane ciało, zamknięte w pudełku i walizce, znajdzie się daleko za miastem, w mętnej wodzie, niesione z prądem rzeki Wełtawa. Za brutalne zabójstwo Herty Cierninowej Mirosław Schmidt otrzymał karę śmierci. Jego kochankę skazano za współudział na 10 lat więzienia, jej matkę zaś na 8 lat pozbawienia wolności. Dla praskiej policji sprawa Cierninowej miała bardzo wysoki priorytet, a mieszkańcy Czechosłowacji śledzili postęp w dochodzeniu z wielkim zainteresowaniem, ale także sporym napięciem. Wszystko to z uwagi na podobieństwo tego brutalnego mordu do pewnej mrocznej sprawy z wczesnych lat 30., najsłynniejszej, nierozwiązanej zbrodni w tym kraju. 2 września 1933 roku na stacji kolejowej w Bratysławie znaleziono walizkę podróżną, która przybyła do tego miasta na pokładzie pociągu pasażerskiego numer 302 z Pragi. W środku, pod przykryciem z gazet, znajdowały się białe nogi kobiece, zgięte w pół. Na nich zaś ułożono odrąbaną głowę młodej, ciemnowłosej kobiety. Tego samego dnia na stacji w oddalonych od Bratysławy o blisko 400 km Koszycach znaleziono drugą walizkę, a w niej owinięty w zakrwawioną tkaninę kobiecy tors, bez głowy i nóg. Walizka przyjechała do Koszyc
ekspresem z Pragi. Z początku trudno było ustalić, kim była zamordowana kobieta. Wszystkie ślady wyraźnie jednak prowadziły do Pragi. Tam zatem odesłano zwłoki, by sprawą zajęła się lokalna policja. Walizki musiano załadować do pociągów poprzedniego wieczora na dwóch różnych praskich stacjach. Były ciężkie. Razem ważyły ponad 700 kg i co ciekawe, oprócz zwłok, zawierały także inne przedmioty. Męską bieliznę, fragmenty damskiego stroju, gąbki do mycia. Dzisiaj wszystkie te przedmioty byłyby skarbem dla techników kryminalistyki i prawdopodobnie dzięki nim szybko udałoby się dotrzeć do sprawcy. Jednak w 1933 roku praska policja nie zabezpieczyła nawet odcisków palców na walizkach i ich zawartości. W siedzibie policji po starannym umyciu zwłok i rozczesaniu ciemnych włosów kobiety wykonano serię fotografii. Fotografie te umieszczono w prasie z prośbą o pomoc w identyfikacji ofiary oraz ustaleniu jej losów. Ja, kiedy oglądałam te pośmiertne zdjęcia i porównywałam je ze zdjęciami zrobionymi za życia tej dziewczyny, miałam wątpliwości, czy umiałabym poznać, że to jedna i ta sama osoba. Te dwie twarze, ta martwa, zapadnięta, zastygła w wyrazie jęku i ta żywa, pulchna i uśmiechnięta, tak bardzo się różniły. Zamieszczenie fotografii w prasie przyniosło spodziewany skutek. Policja otrzymała ogrom informacji od ludzi, którzy znali ofiarę oraz świadków jej ostatnich godzin życia. Zamordowana dziewczyna nazywała się Otyle Wranska. Była Słowaczką. W chwili śmierci miała 22 lata. Nietypowa sprawa, zwłoki znalezione w walizce, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Pragi. Policja wystawiła nawet na widok publiczny nie tylko fotografie Wranskiej, ale także walizki i przedmioty, które w nich odnaleziono, w nadziei na dotarcie do jak największej liczby świadków. Początkowo zdawało się, że rozwiązanie sprawy to kwestia godzin, najpóźniej paru dni. Udało się precyzyjnie ustalić, co Wranska robiła do dwóch godzin przed śmiercią i w czyim towarzystwie wówczas przebywała. Na podstawie zeznań świadków sporządzono nawet rysopis mordercy. Pewien student podróżujący w przedziale, w którym znaleziono jedną z walizek, dobrze zapamiętał tajemniczego mężczyznę, który ją tam zostawił. Po ułożeniu walizki na półce bagażowej mężczyzna ten miał pośpiesznie wyjść z pociągu. Tymczasem mijały dni, miesiące, lata, a policji wciąż nie udawało się dotrzeć do sprawcy. Przesłuchano dziesiątki, potem setki świadków i podejrzanych. Żadne z tych przesłuchań nie doprowadziło do aresztowania mordercy. Każdego dnia do siedziby głównej praskiej policji spływały podpisane i anonimowe listy, których autorzy wskazywali na coraz to nowych podejrzanych, swoich sąsiadów, wrogów, ludzi, których nie lubili. Niektóre z tych listów pisały osoby zdiagnozowane jako chore psychicznie. Tylko w pierwszym tygodniu śledztwa policja otrzymała ponad 700 listów i donosów. Łącznie dostała ich ponad 5000. Coraz to bardziej odbiegające od faktów artykuły w prasie nie pomagały w zamknięciu śledztwa.
pomimo wszystkich wysiłków policji i tych, którym naprawdę zależało na pojmaniu prawdziwego sprawcy, nie udało się ustalić, kto nim był, ani nawet jaki miał motyw. Sekcja zwłok wykazała dwie rany na głowie, zadane prawdopodobnie tasakiem do mięsa. Sprawca dwukrotnie trafił w to samo miejsce, powodując ranę głęboką na 6 cm. Przebicie mózgu spowodowało jedynie utratę przytomności przez dziewczynę. Śmierć nastąpiła dopiero w wyniku odcięcia głowy od tułowia. Po śmierci zabójca zadał jeszcze 7 ran kłutych w lewą pierś ofiary. Potem odciął nogi od tułowia i naciął je na wysokości kolan, żeby łatwiej się zginały. Morderca umył ciało, najprawdopodobniej w swoim mieszkaniu, o czym miały świadczyć włókna kokosowe, składnik mat używanych w tamtych czasach powszechnie w łazienkach. Samo posiadanie łazienki w mieszkaniu nie było jednak już tak powszechne i mogło świadczyć o statusie społecznym sprawcy. W żołądku Wrańskiej znaleziono niestrawione resztki jabłek. Kim jednak była sama Otyle Wrańska? Do historii przeszła jako ofiara tego strasznego mordu. Jak jednak wyglądało jej życie, zanim spotkała na swojej drodze mordercę? Dziewczyna urodziła się w 1911 roku w słowackiej wsi Brezno, blisko 500 kilometrów na wschód od Pragi, gdzie ktoś zakończył jej krótkie życie. Wrańska miała 3 siostry i brata. Jej rodzice byli bardzo ubodzy. Ojciec nie potrafił zapewnić rodzinie bytu. Dzieci chodziły głodne. Mała Otyle spędziła 3 lata w poprawczaku za kradzież. Kiedy miała 11 lat, uciekła z domu. Przez jakiś czas włóczyła się po kraju. Potem zamieszkała w słowackim mieście Żylina, niedaleko granicy z Polską. W 1933, czyli w roku swojej śmierci, przybyła do Pragi. Nie potrafiła jednak znaleźć sobie stałego zatrudnienia, więc zaczęła się rozglądać za zamożnymi mężczyznami, którzy w zamian za usługi seksualne opłacaliby jej mieszkanie, a także płacili za obiady i kolacje w praskich restauracjach. Wrańska liczyła na to, że w ten sposób pozna kiedyś mężczyznę, który straci dla niej głowę i zaproponuje małżeństwo. Tylko małżeństwo z dobrze sytuowanym człowiekiem zakończyłoby bowiem jej kłopoty finansowe. Podobno praskie prostytutki nie lubiły Wrańskiej. Uważały ją za osobę bardzo naiwną i pogardliwie nazywały słowaczką lub wieśniaczką. Być może przez tę swoją dziewczęcą naiwność Otyle wpadła w złe towarzystwo, w ręce mordercy. Ostatni wieczór swojego życia dziewczyna spędziła w różnych praskich lokalach, w towarzystwie mężczyzn i swojej znajomej Żyliny, również prostytutki. Wiadomo, że jej ostatni posiłek, jabłko oraz piwo z gałką muszkatołową, zamówił dla niej około północy tajemniczy, przystojny blondyn, którego tożsamości nigdy nie udało się ustalić. Godzinę do 3 po zjedzeniu tego jabłka Otyle Wrańska już nie żyła. Po upublicznieniu sprawy jej morderstwa przez policję, przez kilka tygodni do redakcji jednej z praskich gazet, poledni list,
przychodziły regularnie listy od człowieka, który podawał się za zabójcę wranskiej, a także innej praskiej prostytutki Janotowej, która również została zamordowana w niewyjaśnionych okolicznościach. Człowiek ten podpisywał swoje listy pseudonimem Upiór ulicy. Twierdził, że zabijał dla przyjemności. Opisywał się jako bogaty spadkobierca, który dużo podróżował. W listach wtrącał angielskie zwroty. Eksperci, którzy analizowali listy upiora ulicy, uznali, że pisał je człowiek w wieku około 40 lat, inteligentny, z wykształceniem wyższym niż podstawowe. Nigdy jednak nie udało się go złapać, mimo że kilka listów przyniósł do redakcji osobiście. W listopadzie 1933 roku listy od upiora ulicy ustały, a sprawa zabójstwa Otyle Wranskiej po dziś dzień pozostaje nierozwiązana. Słuchaliście podcastu Mrok autorstwa Marty Kłos. Mrok. Tajemnicze historie, które zdarzyły się naprawdę.